Dożynki to jedno z najważniejszych dorocznych wydarzeń na pogórzańskiej wsi. To tradycyjne podziękowanie za plony, za wszystko, co dzięki ciężkiej pracy rolników urodziła ziemia. 18 sierpnia także rolnicy z terenu gminy Ciężkowice podziękowali za tegoroczne plony. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną, po której barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przemaszerował w stronę amfiteatru letniego. Siostry i bracia w Chrystusie, serdecznie Was witam na tej pięknej uroczystości dziękczynienia za zebrane plony na gminnych dożynkach. W sposób szczególny witam księdza doktora Stanisława Gąsiora, proboszcza parafii Jastrzębia, który razem koncelebruje tę mszę świętą, które wygłosi dla nas kazanie. Jak corocznie spotykamy się na święcie rolników i wszystkich tych, którzy dla rolnictwa pracują, jest czas na to, żeby podziękować, ocenić ten cały rok. I tak również jest dzisiaj. Gospodarzami dożynek jest nieduża wioska Kąśna Dolna. Przygotowanie do dożynek było bardzo sprawne i dzisiaj widzimy, co prezentują nie tylko Kąśna Dolna, ale wszystkie koła gospodyń z całej gminy. Więc świętujemy, pogodę mamy dobrą. Myślę, że to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba poświęcić na rozrywkę, na wspólne spotkanie. Jak to jest być starostą, starościną dożynek? Bardzo sympatycznie, czujemy się wyróżnieni. Jesteśmy tutaj w sumie młodym małżeństwem, młodymi gospodarzami. Nie mamy jakiejś wielkiej uprawy, a mimo wszystko zostaliśmy poproszeni o bycie starostami, więc dziękujemy za ten zaszczyt. Wyróżnienie. Bardzo nam miło i bardzo fajnie być starostą. Prowadzimy małe gospodarstwo rodzinne, które odziedziczyliśmy po rodzicach. Troszeczkę zmieniliśmy profil produkcji tego gospodarstwa. Nastawiliśmy się na uprawę winorośli. Mamy małą winnicę. Z tej winnicy zbieramy winorośl, produkujemy wino we własnej przetwórni. Wino sprzedajemy w sposób zupełnie legalny. Dzisiaj dzięki ustawie winiarskiej osoba fizyczna, czy też rolnik może już w swobodny sposób produkować wino z własnych upraw. Jest to dosyć procedura prosta. Mamy zadowolonych klientów i myślę, że nam to sprawia dużo radości. Choć nie ukrywajmy, pracy jest naprawdę bardzo dużo. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści i posłowie ziemi tarnowskiej. Po pierwsze chcemy podziękować za plony tego roku. Niełatwego. Zmiany pogodowe, susze, huragany, ulewy, wszystko powodują, że coraz trudniej utrzymać stabilność dochodów rolniczych. Nie ma nowych rynków zbytu, handel na wschód zablokowany. To jest niesprawiedliwe, że do Polski rosyjski węgiel przypływa, przyjeżdża w milionach ton, a polskich jabłek i produktów rolno-spożywczych nie możemy tam sprzedać. Choroby targają polskie rolnictwo, jak afrykański pomór świń, który zabija niestety kolejne gospodarstwa. Różnego rodzaju problemy ze zbytem. Ceny produktów w sklepach coraz wyższe, ale rolnik coraz mniej dostaje za to, co sprzedaje. Więc nie jest dobrze w rolnictwie, jest trudny rok. Dziękujemy tym wszystkim, którzy się zajmują, uprawiają wciąż ziemię, bo to jest marka eksportowa, to jest skarb polski, dobra polska żywność. I po to są dożynki, żeby im w ten jeden szczególny dzień, dziś w gminie Ciężkowice, podziękować. To są obrzędy, to są wieńce, to są tradycje, to są podzielenie się wypiekami, przede wszystkim tym chlebem z mąki z tegorocznego zboża, ale też zabawa. No, jest czas pracy, czas wytężonej, ciężkiej pracy i jest czas odpoczynku, czas zabawy, czas biesiady, czas tańca, czas współweselenia się z tym, z tego, co jest. Nie jest łatwo, ale dziękujemy dobremu Bogu za to wszystko, co nam dał. Przed chwilą dziękowaliśmy za opatrzności Bożej, za dobry rok, za właśnie tą opiekę nad polskim rolnictwem, nad naszymi rolnikami, nad tutaj naszym regionem. Ten rok oczywiście nie należał do łatwych, bo na wiosnę niezbyt sprzyjające warunki dla uprawy ziemi, bo
to następnie duże opady deszczów, to powodzie, to podtopienia. Dziękuję panu burmistrzowi i wszystkim służbom, którzy tutaj w Ciężkowicach, przy ulicy w kierunku Krynicy i przy ulicy Krynickiej zabezpieczali wasze tereny, wasze domostwa przed powodzią. Nieodzownym elementem święta plonów są dożynkowe wieńce, o których opowiedziały panie z koła gospodyń wiejskich w Ciężkowicach. Powinien mieć przynajmniej 4 albo 6 głównych krzęseł i jeszcze koronę mieć u góry. No i żadnych innych takich. Jest wszystko plecione lnianym sznurkiem, tak, owinięte tam albo materiałem, albo drewniane te krzęsła. No i co jeszcze? No tradycyjne wszystko, nic sztucznego, nic, żadnych lakierów, żadnych nylonów, nic. No i tak myślimy, że to wszystko takie jest z natury. Impreza, na którą ja myślę dużo osób czeka, nie tylko w ciężkowickiej gminie, ale i w ogóle w Polsce, czyli dożynki akurat gminne i akurat w tym miejscu, które odbywają się tu już od kilku lat. A organizuje zawsze inne sołectwo, inne koło gospodyń wiejskich. Taki urok tej gminy. Na scenie oczywiście grająca w tej chwili nam w tle kapela Pogórzanie z grupą śpiewaczą i damską i męską z Jastrzębi, ale zobaczyliśmy też wschodzącą gwiazdę gminy Ciężkowice, czyli grupę seniorów, która już przekroczyła liczbę 30 osób i zdobywa kolejne sceny. Najpierw wiejskie, regionalne, a teraz myślę, że i ponadregionalne. Fajnie się stało, że ci ludzie, którzy są przeróżnych zawodów, z przeróżnych tutaj miejscowości, znaleźli wspólny język właśnie przy śpiewie. Lat już parę mam, to klepanie kosy dobrze znam. Ach, to były piękne czasy. Ludzie sobie pomagali i wzajemnie żniwowali. Praca 2 miesiące trwała. Najpierw zboże rzęto kosą, podbieraczki brały pokos. Zgrabne snopki powstawały, powrusami je wiązali. Uroczyste świętowanie trwało do późnych godzin nocnych. Się niosą te słowa. Dziś gminne dożynki śpiewajmy wszyscy od nowa. Dożynki, dożynki, echem się niosą te słowa. Dziś gminne dożynki śpiewajmy wszyscy od nowa.